Nie macie tutaj tyle pieniędzy, ile byście chcieli. Pomimo, że jesteście królami, to chcecie więcej i więcej. Aż ta karta powyżej pokazuje was jako upadłego anioła pod kątem egoizmu, że on jest tak wielki, tak materialny. Tutaj ukryte jest przesłanie. Przesłanie, które mówi o tym, że dopóki będziecie myśleć o pieniądzach, o materii, będziecie sami. Pomimo, że wasz dom, wasza przestrzeń będzie piękna, to mieszkanie jest jasne, za oknem jest piękna wiosna, ale jest tu samotność, ponieważ w waszych umysłach nie ma miejsca, możliwości, by dopuścić do was kogoś innego, kogoś z zewnątrz.